Witam, kolejne zadanie, tym razem troszkę z liczb ujemnych, dodatnich, zaznaczenia ich na osi. Mamy takie zadanie. Na osi liczbowej zaznaczono liczby A i liczbę B. Która z nierówności jest fałszywa? A, B, C, D. No i teraz tak, o co tu chodzi? Po pierwsze zauważmy, że liczba A i liczba B są liczbami ujemnymi, tak? Ponieważ są po lewej stronie od osi, od zera, tak? Więc to są liczby ujemne. Bardzo prosto można sobie zaznaczyć, że skoro a jest tu, to załóżmy sobie, że to jest minus 1. A b jest troszkę bardziej na lewo, to załóżmy sobie, że to jest na przykład minus 5. Ok? Jakaś liczba, bo to nam dużo pomoże i dużo rzeczy stwierdzi, gdzie jest błąd tak naprawdę. Tak? A wszystko się zgadza, bo b ma być mniejsze od a, czyli może być to minus 5, a ma być po lewej stronie od 0, czyli minus 1 może być. Ok? No to co? A, mamy tutaj a plus b kwadrat, ab kwadrat. Czyli mamy a, b kwadrat. Jeżeli podstawimy, tak następny może sobie przepiszę, będzie a minus b, następny będzie minus a kwadrat b kwadrat i w ostatnim będzie ab. Ok. Czyli podstawiam sobie w miejsce a minus jedyneczkę. Tak. Razy, bo tu jest oczywiście mnożenie, a w miejsce b podstawiam minus 5. Oczywiście, skoro b jest podniesiona do kwadratu, to tu musi się pojawić nawias. Czyli tak, minus 1 sobie przepiszę, minus 5 do kwadratu to jest oczywiście 25, bo kwadrat kasuje minusy, czyli to jest minus 25, no, czyli jest to na pewno mniejsze od 0, więc się zgadza. Sprawdźmy to. A minus B, czyli zamiast A wstawiamy znowu minus 1, tak? Minusa czarnego sobie śmiało mogę przepisać, to jest ten minus. A zamiast B, może to B będę na zielono zapisywał jakoś, żebyście lepiej widzieli. Zamiast B wpisuję sobie moją minus 5. Ok? No i teraz co otrzymujemy? Minus 1 przepisuję, minus minusem daje plus, czyli jest plus 5. A minus 1 plus 5 to jest oczywiście 4. No jest, się zgadza, bo jest to większe od 0. Pasuje. Kolejne. Minusa z przodu sobie przepisuję. I teraz tak. Zamiast a wpisujemy minus 1 do kwadratu. A zamiast b wrzucamy sobie minus 5 do kwadratu. Dzięki temu otrzymujemy tak. Minus jest przepisany czarny. Proszę. Minus 1 do kwadratu to jest oczywiście 1, a minus 5 do kwadratu to jest oczywiście 25, czyli wychodzi minus 25 i to ma być mniejsze od 0, więc wszystko jest ok, bo minus 25 jak najbardziej jest mniejsze od 0. Czyli no co, no najprawdopodobniej ostatnie będzie złe, tak? Teraz to sobie sprawdzimy. Liczba A, czyli podstawiam sobie minus 1 za A razy. No i za B sobie podstawiamy minus 5. Minus 1 razy 5 to jest oczywiście minus 1 razy minus 5 to jest oczywiście plus 5, tak? Bo dwa minusy przy mnożeniu dają plus. No i to ma być mniejsze od 0 i tu jest sprzeczność, tak? No bo jeżeli pomnożę sobie liczbę ujemną z liczbą ujemną, no to mi wyjdzie liczba dodatnia, tak? A nie liczba ujemna. No właśnie, więc tu wychodzi sprzeczność. No i wiadomo w tym momencie, że D to jest w cudzysłowie poprawna odpowiedź, bo pytają, która z nierówności jest fałszywa. No to D jest fałszywa, bo nam tutaj wyszła sprzeczność. I to tyle, więc dodawanie, odejmowanie, mnożenie liczb dodatnich, ujemnych, trochę potęg i gdzieś tu przeanalizowanie, mówię, jak postawimy to jest łatwo, jak się nie podstawi, to też można byłoby wnioskować, bo tak, ujemna razy ujemna do kwadratu, czyli to jest dodatnia razy ujemna, to jest ujemna, zgadza się. Jeżeli a jest mniejsze od b, no to minus 1, minus ta mniejsza liczba, to na pewno będzie większe od 0. Tu jest kwadrat, więc jest dodatnie i minus z przodu, więc to będzie mniejsze od 0, a ujemna razy ujemna to jest po prostu dodatnia, więc to z automatu odpada. Dobra, dzięki wielkie, bo znowu się rozgadałem. Jeżeli masz oczywiście pytania, śmiało w komentarzach na dole pisz je, a póki co dzięki wielkie i następne zadanko przed nami. Na razie.